Tak jak gangsta taka. Przedstaw się. Dobra, siemanko. Ja nazywam się Łukasz Jaworski. Od 20 lat trenuję wyczynowo gimnastykę, a dokładnie skoki na trampolinie. A masz 22 lata. Dokładnie, 19. Dobra, moim gościem dzisiaj jest kolega z klubu. Od kiedy zaczęłam tutaj trenować w Reeboku, poznałam bardzo fajne osoby, w tym właśnie kolegę. Krótko się znamy, bo ciągle wyjeżdżasz, ale tak. Poszperałam troszeczkę w necie, było ciężko, bo kolega ma tylko 6 zdjęć na Instagramie, więc planuję to zmienić, planuję to zmienić. 7 z ostatnich mistrzostw, tak? Dodasz. No i znalazłam informacje takie, że kolega zdobył w zeszłym roku złoty medal Igrzysk Europejskich. No więc oczywiście musiałam się do tego przygotować i zadać parę pytań. Zgadza się. Z kim zdobyłeś ten medal? Z moim serdecznym przyjacielem, Arturem Zakrzewskim, mhm. którego niestety dzisiaj tutaj nie ma z nami. Nie ma, bo... Nie ma, bo już wcześniej miał umówione spotkanie, także niestety nie mógł dotrzeć, ale wierzę, że dacie radę się spotkać. Tak, opowiemy o tym później, bo chłopacy nie tylko trenują, ale także prowadzą grupę dla dzieci, tak, w szkole, treningi. To jest w klubie AZS AWF Poznań, mhm. która ma swoje zajęcia na Jarachowskiego w szkole, gdzie też jest szkoła mistrzostwa sportowego właśnie o profilu gimnastycznym. No jest taka trochę współpraca gdzieś tam szkoły z klubem. No i tam też prowadzimy zajęcia dla dzieci właśnie z akrobatyki. O tym później, bo to jest mega w ogóle wydarzenie, że dzieciaki już w tak młodym wieku, bo tam ile? 4, 5, 6, 7 latki? 8? W zasadzie no, do szkoły przychodzi się od 6, 7 roku życia. No i od tego roku już się ćwiczy. Wiadomo, że to nie jest od razu specjalizacja, tylko to jest taki szeroko pojęty ogólny rozwój, żeby przygotować takie dziecko do późniejszej ewentualnej specjalizacji w którymś kierunku. Gimnastyki. Dobra, no i teraz temat jeden ogarnięty, odhaczony. Jest. Jest. Wracamy do tego medalu. Wy trenujecie jak długo razem, bo jesteście oboje z Torunia. Stąd się wywodzicie, tam się poznaliście. Zakochaliście, jak to powiedziałeś? Wszystko prawda, to co mówisz. No. Już od pierwszego wejrzenia. Razem zaczynaliśmy swoje pierwsze kroki, właśnie tak jak wspomniałaś, w Olimpijczyku Toruń. U trenera Andrzeja Ruszkowskiego i Józefa Ardanowskiego. No i to oni nas zarazili właśnie taką ciężką pracą, pasją do tego sportu. No i ta przygoda zaczęła się właśnie mniej więcej 20 lat temu. Długo. 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 Teraz tak, zawsze trenujecie razem, okej, okay, ale nie zawsze też startujecie, bo z tego co wiem, to w 2014 roku były medale i wtedy nie byliście jako duet, para, nie wiem, jak to nazwać profesjonalnie. Synchron może synchron. Być. Artur był z kimś innym wtedy, kurczę, jakie stwierdzenia. Żeby sobie nie pomyśleli, że gimnastyka to jakaś tutaj jest... LGBT. Dobra, to się wytnie. Nie, dobra, wtedy nie trenowaliście, nie, trenowaliście razem, ale nie wystartowaliście razem jako reprezentacja, bo to, nie wiem, są jakieś tola, tam wiem, że jest piłka. Są jakieś, tak, tego nie nagrywamy. Są jakieś kwalifikacje do duetu, do synchrona, czy po prostu wy sobie wybieracie, czy kto najlepiej z kim skacze, czy jak to wygląda? To wygląda w taki sposób, że nie przejmuj się, najpierw jeśli chodzi o Mistrzostwa Europy czy Mistrzostwa Świata, trzeba spełnić normy punktowe, które są narzucane przez dany kraj. Jeśli chodzi o synchron, głównie dobiera się zawodników, którzy skaczą na podobnej wysokości, mhm. którzy są aktualnie w formie, którzy skaczą podobne elementy. Pod tym kątem bardziej się dobiera zawodników. Ja w tym wcześniej wspomnianym 2014 roku też trochę borykałem się z kontuzjami natury i fizycznej, psychicznej.
Także no, też zestawienie nas wtedy by no, nie miało większego sensu, więc dobiera się właśnie takich zawodników, którzy no, są akurat w formie i reprezentują taki poziom, gdzie można powalczyć o miejsca. Dobra, i wtedy był medal dla chłopaków. Tak. Później były finały, czyli byliście w finałach w dużych imprezach, no i teraz w zeszłym roku ten medal nagle, czy no, tak jak mówiłeś, bo już wcześniej rozmawialiśmy troszeczkę, mieliście nadzieję na medal, a nie na złoty. Tak, no jak się jedzie już na zawody tego typu, no to się jedzie z myślą o medalu. Raczej nikt nie jedzie sobie z taką myślą, że pojadę sobie na wycieczkę. Żeby się przejechać. Trenujemy całe życie, przygotowujemy się całe życie, jedziemy, żeby dać z siebie 100%, żeby powalczyć o medal. No i tyle. Mieliście ten medal, nie powiem, że o włos, no bo to nie o to chodzi, bo generalnie cała czołówka miała tam bardzo blisko punkty, ale wygraliście ją o 1/10 punkta. Tak, no nie ma co ukrywać, jest to o włos. Mhm. Faktycznie już tam. Ale na tym najwyższym szczeblu chyba tak już jest, nie? Przy tym najwyższym szczeblu te różnice punktowe one są naprawdę bardzo małe. No tym razem szczęście dopisało nam. Więc z tego bardzo się cieszymy. No, jakie też, szczęście. Oczywiście, no ale jak to się mówi, szczęście sprzyja lepszym. Oczywiście trzeba mieć pewne umiejętności, ale uważam, że w życiu szczęście też jest ważne. Oczywiście bez umiejętności no to szczęście nikomu nie pomoże. Jechaliśmy po medal, na pewno nie po złoty, no ponieważ byli tam też mistrzowie świata, Białorusini, wielokrotni mistrzowie świata, Rosjanie też czołówka, Francuzi, Portugalczycy, Ukraińcy, srebrni medaliści z World Gamesów, więc ta Europa jest naprawdę bardzo, bardzo silna, jeśli chodzi o gimnastyków i skoki na trampolinie. Także no, myślę, że śmiało można powiedzieć, że jest to najsilniejszy kontynent. Dobra, i teraz ja czytając wywiad dowiedziałam się, jak tam wygląda punktacja i tak dalej, ale co jest oceniane w takim biegu? Tola, znaczy biegu, skoku, tola. Jeśli chodzi o synchron, bo rozumiem, że jesteśmy przy tym, no to przede wszystkim synchroniczność, czyli skakanie równo na tej samej wysokości. Czekaj, ciebie. Jak się obrazi, to usłyszana. Jak się obrazi, to będzie grzeczne. Zostań. Na 5 minut. Dobra, 10. No, 20, dobra. Tutaj szczeka i ten... Dobra, nie, olejmy. Jeszcze raz, co jest najważniejsze w synchronie? Jak sama nazwa wskazuje, głównie synchroniczność duetu, czyli to, żeby skakać na podobnej wysokości, żeby wpadać jak najrówniej w siatkę, co ocenia maszyna. Maszyna, to znaczy mają jakieś czytniki, czy...? Tak, pod każdą nogą trampolin jest taka maszyna, która szczytuje dane i ocenia po prostu czas, w którym obaj zawodnicy wpadają. Następnie jest to przesyłane do komputera i od razu automatycznie jest pokazana, jaka jest różnica synchronu między dwoma zawodnikami. Więc czyli... to jest pierwsza i najważniejsza nota. Sędziowie. Czyli sędziowie oceniają wtedy, bo tam są trzy rzeczy, jeszcze układ? Cztery. Tak naprawdę czynnik ludzki jest już w dużej mierze wykluczony, tylko jedna nota jest oceniana przez sędziów, no jest to wykonanie. Czyli no jak to gimnastyka, no kojarzy się też z estetyką, z bardzo technicznym wykonywaniem ruchu. No i to już podlega ocenie sędziów, czyli wykonanie techniczne. To jest druga nota. Trzecia nota to jest trudność układu, czyli każdy element, każdy obrót ma przypisaną do siebie trudność oraz pozycja danego elementu. I czwartą notą to jest skakanie w jak najbardziej centrum trampoliny. Czyli im skaczemy w środku, taki krzyż, który jest namalowany, tym wyższa nota. Okej. No i tam jedna nota jest, bo wszystkie są do 10, a jedna nota jest nieskończenie wiele. Uwaga, sprawdzę sobie. To jest nota za trudność układu. Tak, no tam tak na dobrą sprawę można skakać wszystko, wiele elementów. Także no ta trudność może się wahać od 14 do 17, to już jest inicjatywa zawodników. Ale to macie ustalone jakieś właśnie elementy, które są ocenione jakąś trudnością i wy sobie wtedy wybieracie, czy jak to wygląda?
Wcześniej ustalamy układ, który będziemy skakać. I go przesyłacie, no i później... tak? Żeby sędziowie wiedzieli, czy nie? Czy to tak, jest są mimo? Takie karty zawodów, na której deklarujemy, jaki układ będziemy skakać. Jest on opisany już zarówno pod kątem trudności, jaki to będzie dany element. No i na pewno jeszcze trzeba zaznaczyć, że są dwa układy. Pierwszy z nich to jest układ obowiązkowy, w którym tylko cztery elementy liczą się do trudności, więc z reguły cztery elementy są trudniejsze, a pozostałe sześć są to elementy łatwiejsze, żeby je po prostu wykonać jak najrówniej, jak najczyściej, jak najbardziej w środku. I tutaj na Igrzyskach Europejskich mieliśmy tylko drugi układ, czyli ten układ dowolny, taki powiedzmy freestyle. Z racji tego, że to już był taki jakby finał, ponieważ kwalifikacje na Igrzyska Europejskie w naszej dyscyplinie odbywały się w rok wcześniejszy przez Mistrzostwa Europy. I indywidualnie startowało tylko półfinał zawodników, którzy byli na Mistrzostwach Europy oraz tylko finaliści Mistrzostw Europy w synchronie. Czyli nie każdy może, to jest normalnie tak jak na igrzyska, normalnie się trzeba dostać z jakichś wcześniejszych. Dokładnie, w naszej dyscyplinie były kwalifikacje dokładnie takie same, jak jest w formule Igrzysk Olimpijskich, czyli kwalifikacje poprzez Mistrzostwa Świata i Puchary Świata. Puchary wcześniej. Co jest najtrudniejsze dla Ciebie? Bo teraz z tego co wiem, to Artur jakby prowadzi? Tak gdzieś tam się dowiedziałam, wyczytałam, że Artur prowadzi, a Ty go gonisz, czy jak to wygląda? Znaczy, myślę, że skacząc jakby w synchronie, to nie możemy się gonić. No, musimy bardziej współpracować, jeśli chodzi o ten synchron, tak jak jest drużyna, czyli nigdy nie ma jednego zawodnika, tylko jest cała drużyna, tak? Czyli jakby... to dobro drużyny jest dużo, dużo ważniejsze niż dobro pojedynczego zawodnika, nie? To nie chodzi o to, czy jeśli chodzi o indywidualnie... Konkurujecie, tylko jak to wygląda, powiedzmy, na treningach, no to wyliczycie ten czas w locie, czy Ty w ogóle masz czas na to, żeby pomyśleć, o dobra, jestem 3 sekundy, jak to wpływa, czy nie, to bardziej nam ocenia, tak jak jest na zawodach maszyna i to na bazie jakby tych wyników, które są... na maszynie, a później sobie porównujemy, czy ten element był wysoko, czy był za nisko, które elementy, kto skacze niżej, wyżej, co musimy tam jeszcze przyniżyć, uzgadniamy, czy już takim trochę slangiem powiem, czy element mocniej dociskamy, czy zostajemy na tej samej wysokości. Delikatnie musimy jeszcze słuchać partnera, czyli czy faktycznie wpadamy równo w siatkę. I wtedy też decydujemy, jak czuję, że jeden element komuś uciekł i przez to zaniżył, no to ja muszę też od razu kolejny element go troszeczkę gonić i lekko przyhamować i też to uzgadniamy, czy ja zostaję na tej wysokości i Ty starasz się wyciągnąć drugi element, czy może czyli bardziej tąpnąć w trampolinę, czyli bardziej wyskoczyć się, wybić, tak? I to wtedy podnosić? Tak, dokładnie. Troszeczkę bardziej wyczekać, no to są już takie... takie rzeczy już natury bardziej technicznej. No i wracając do tego, czy na przykład po jednym zaniżonym elemencie ja schodzę do tego i następnym razem wyrównujemy, więc to już jest taka kwestia dogadania. Dobra, i teraz pytanie, co w tym wszystkim jest najtrudniejsze dla Ciebie? Może jakaś odporność psychiczna. Czyli jednak. Głowa. Bo teraz na tych zawodach mieliście tam taką sytuację, że 5 minut czekaliście na wejście, tak? Tak, zgadza się. Opowiadaj, jak to jest? No na pewno to nie jest komfortowe, kiedy już chcemy wejść i nagle podejrzewam, że to była wina sprzętu, czyli gdzieś coś się mogło zaciąć, nie do końca wynik gdzieś tam wskoczył, trzeba było jeszcze raz uzupełnić, no przez to ten nasz czas do startu się trochę wydłużył. No i wiadomo, w tych 5 minutach się kotłuje w głowie. Bo Ty już chcesz wejść, zrobić swoje, czyścisz sobie głowę, koncentrujesz się na danym skoku, żeby ta głowa była jak najbardziej czysta, żeby Ci żadne myśli nie przychodziły po drodze. Ciało ma po prostu zrobić to, do czego już zostało przygotowane. No to jest i ta tak, że wchodzicie, witacie się,
Dzień dobry, to my. Dokładnie, przedstawiamy się sędzią i później zaczynamy już swój skakać. Układ. A macie skok. Muzykę pod to swoją, czy jest z góry narzucona? Nie, mamy w ogóle muzyki. Myślałam, że synchronie, no też potrzebujemy ciszy, że musimy dać sobie sygnał, w którym momencie zaczynamy. Więc ta muzyka nie byłaby wskazane. Dobrym rozwiązaniem u nas. Czyli to nie tak jak u dziewczyn, że tam coś leci w tle, tylko faktycznie... Tak, w naszej konkurencji muzyki nie ma, ale w innych gimnastykach się tańczy pod muzykę, wykonuje układy pod muzykę, także... A coś wcześniej, czy od razu trampoliny były dla ciebie, czy coś wcześniej robiłeś też... Karate. Wow. Dobra. No to odpowiadaj. To może zacznę, czy mu karate, czy mu gimnastyka. To jest taka trochę śmieszna historia. Jak byłem mały, oglądałem filmy bodajże z Jackie Chanem, z Bruce'em Lee. Mega mi się podobały te wszystkie właśnie walki. Na początku myślałem, że to były walki. No ale wiadomo, że to też były osoby, które no, fajne sztuczki potrafiły. Na początku poszedłem na karate. Nie pamiętam już dokładnie, ile pochodziłem. W każdym razie zdobyłem jedną belkę na białym pasie. I tak coś czułem, że to nie do końca to. I później tak mówię, a w sumie to ja bym tak chciał bardziej takie jakieś właśnie salta robić. Zawsze chciałem robić coś, co dla innych ludzi wydawało się taką abstrakcją, że jest niemożliwe do zrobienia. Coś zrobić ze swoim ciałem, co wydaje się takie absurdalne. No i tata mnie zabrał do klubu gimnastycznego w Toruniu. No i w sumie latać. Tak odsunięcia pierwszej kotary, jak zobaczyłem, jakie rzeczy się tam dzieją u góry, na trampolinach, czy jakie się robią rzeczy na ziemi, no to stwierdziłem, wow, nie? To jest to. Że kurde, naprawdę dają radę, nie? No i tak później jak to dziecko z taką troszeczkę dziecięcą pasją podchodzisz do tego wszystkiego, ten czas leci strasznie szybko i budzisz nawet się nagle w liceum, o co chodzi, już 10 lat dokładnie, mniej więcej tak, no. Jeśli coś robisz z pasją, jeśli coś robisz z serca, no to tak naprawdę nie odczuwasz tego trudu pracy, że te treningi są codziennie, że one są 2 godziny, że czasami nie wychodzi, a czasami przychodzi ci kontuzja, a przychodzi okres niepowodzenia. Lecisz tym nurtem po prostu, bo tak jest, że wszyscy lubisz to robić. No wiesz, że ten proces, no też gdzieś tam rodzice mi uświadamiali, że ten proces nie jest lekki, no to tak jak we wszystkim. Wiadomo, że te początki nie są łatwe, no ale później jak już się trochę wdrożymy, mamy na tyle umiejętności, lubimy to, co robimy, no to przychodzi tak z większą łatwością, swobodą, z taką radością. Jak teraz wygląda to? No bo mówię, że wcześniej były codziennie dwie treningi po 2 godziny. Teraz, jak już dorosły człowiek, teraz to troszeczkę mniej, czy nie? Trochę się zmieniła forma przygotowania. Wiadomo, że jak byłem w wieku juniorskim, młodzika, to dużo więcej poświęcałem na dany przyrząd, na tą specjalizację skoków na trampolinie. Bo też nie zaczynałem od razu od trampoliny. Najpierw robiłem ćwiczenia w grupach, czyli tak zwane piramidy. Najłatwiej będzie wam zobrazować. Później przechodziłem na skoki akrobatyczne, czyli to jest taka długa ścieżka, na której bierze się rozbieg i robi salta. I na przykład salta i tam na końcu łapeczki. Dokładnie. I dopiero później przechodziłem na skoki na trampolinie. I o czym mówiliśmy? Nie pamiętam. Chodź, idziemy stąd na kawę. Jak teraz moje przygotowania wyglądają? Okej. Teraz troszeczkę bardziej się skupiam na takich rzeczach około treningowych, czyli przygotowanie się fizycznie, motorycznie, nad gibkością, a już tej trampoliny jest trochę mniej niż było na początku. Czyli to doszedłeś do pewnego etapu i już teraz myślisz nad innymi rzeczami? No mam, że tak powiem, trochę godzin już przelatanych i ta technika już jest tak wyszlifowana, że może nie tyle, co że nie potrzebuję tego treningu, co nie potrzebujesz aż tyle, jak byłem jeszcze młodzieżowcem i tą technikę jeszcze trzeba było szkolić. Bo teraz już potrafimy skoczyć element idealnie, to jest kwestia też, no powiedzmy, dnia, nastawienia, przygotowania. Zobaczę to w poniedziałek.
Wszystko będę nagrywać, wszystko będę oglądać. No, trochę jak już jesteśmy starsi, no to wiadomo, że trzeba też zadbać o trochę inne rzeczy, o odnowę, o samo takie przygotowanie fizyczne, motoryczne. A siłowo też się gdzieś przygotowujecie? Czy, nie wiem, teraz strzelam. Siłowo, siłownia, biegi, wytrzymałość jakaś, czy to tylko jest to, co No, nasza dyscyplina nie jest dyscypliną zbytnio wytrzymałościową, to jest krótki czas pracy. Ile? Mniej więcej nasz układ jeden trwa 30-40 sekund. Przygotowuje się pół roku czy tam rok na coś, co będzie tylko tyle trwało, nie? Wow. No dokładnie, no to trochę jak bieg na 100 metrów. Tak. Też trwa 10 sekund. Jak wyjdziesz, odwrócisz się, to już może mogę już dobiec. Chodzi o to, żeby wykorzystać właśnie ten moment, nie? No. No, tyle jest dyscyplina trudna, że no, u nas błędy są niewybaczalne, nie? Błąd od razu skutkuje, że lecisz naprawdę już tam w dół tabeli, nie? No. Dlatego ta odporność psychiczna, ta skuteczność jest u nas mega, mega ważna, nie? Coś cię rozprasza przed? No bo te 5 minut pewnie cię rozproszyło, ale generalnie lubisz się sam... Właśnie nie. Nie? No. Mówimy tu o mistrzach świata, więc no macie już taką odporność chyba na najwyższym poziomie, prawda? Właśnie to też wasi trenerzy ze związku i osoby właśnie z związku mówiły, że trafiło na osoby, które mają naprawdę spokój i odporność psychiczną, więc... Czyli gratuluję, bo tak, ja bym się dużo... pewnie tam zestresowała. Co jest? Dlaczego nie puszczają? Stres musi być, bo on jednak mobilizuje ten organizm, pokazuje, że organizm jest gotowy do takiego wysiłku, czy do wykonania danego zadania, więc nie odbierajmy jakby tego stresu jako coś złego, tylko jako przyjaciela. Po prostu trzeba właśnie się z nim zaprzyjaźnić, żeby on wpływał na nas pozytywnie, a nie negatywnie. No, mi dużo ludzi mówi, że ja mam głowę startową, że niekoniecznie jestem mistrzem treningu, ale jak przychodzi co do zawodów, to faktycznie ta moja skuteczność jest całkiem niezła. Potrafię się na tyle skoncentrować i wyczyścić głowę, że jestem w tym takim tu i teraz, nie? Że no, generalnie nic nie potrafi mnie rozproszyć. Spokojną. I czasami po skoku po prostu jest trochę taka pustka, nie? Że nie do końca wiesz, co się stało w tym przedziale czasowym, nie? La, 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 kartka. Nie, no dobra, ale muszę się trochę posilić. Czas trwania, 10 tygodni. No i jeszcze to też było ciekawe, jakby, że dyscyplina wasza wcześniej była samopasem. Od 2015 się złączyliście z gimnastyką, tak? No też nie do końca samopasem, bo był związek, tylko akrobatyki sportowej, pod którą, do której należało skoki na trampolinie, skoki akrobatyczne, wcześniej wspomniane, czyli ta ścieżka, na której robimy salta, no plus te piramidy ludzkie. Czyli się... I później się połączyliśmy, jak to jest ogólnie w świecie, dołączyliśmy do gimnastyki, bo gimnastyka jest jakby matką i pod gimnastyką mamy różne konkurencje, tak? Czy tam gimnastyka sportowa, skoki na trampolinie, akrobatyka sportowa, tak samo jak mamy lekką atletykę i pod lekką atletyką jest na przykład bieg na 100 metrów, skok o tyczce, rzut oszczepem i tak dalej. Dobra. Koniec tej takiej rutyny, teraz pytania takie smaczki. Smaczki? Smaczki. Lubię co smaczki. Co byś, nie wiem, może teraz fantazuję, ale czy są jakieś rzeczy, których jeszcze nie umiesz, a chciałbyś je robić? No, tak naprawdę baza elementów leży tylko w ograniczeniu naszej wyobraźni, więc no i czasami trochę sprzętu. Ale jest kilka takich elementów, do których na pewno wrócę już może po zakończeniu kariery, bo trochę powiedzmy taki fan, a trenowanie profesjonalnie troszeczkę się różni, że czasami jednak patrzymy pod takim kątem, że dobra, no tam na to nie pójdę, no bo za tydzień mam zawody, to żeby się nie przemęczyć, jest ten cały plan treningowy, no tutaj sobie tego nie dołożę. No i tak trochę patrzymy pod tym kątem, żeby lepiej się przygotować pod tych zawodów, to co jest tam oceniane, to co jest brane pod uwagę i żeby faktycznie pojechać tam na świeżości dobrze przygotowanym, aniżeli sobie gdzieś tam się pobawić, porobić coś nowego, więc na to też gdzieś tam przychodzi czas. Ale no, w okresie startowym raczej już tak się gdzieś tam nie eksperymentuje. Ale mi odpowiedziałeś, ja to myślałam, że wiesz, robię potrójne salto, a chciałbym, nie wiem, 5 razy polecieć w powietrzu. Myślałam, że w tą stronę polecisz.
A w Tomsk polecisz, tak? No. No to są takie na przykład 3,5 przez wariata. Wiesz, jak wygląda, nie? Nie. W pierwszym salcie robi się śrubę w przód, czyli salto z całym obrotem. I później następnie się wchodzi tak. W ten sposób, tylko dokładasz salto, czyli kręcisz się w dwóch płaszczyznach. I następnie wchodzisz sobie przez dwa salta i w drugim salcie, w zasadzie w trzecim, robisz półomrót. Czyli zaczynasz tak, kończysz tam jakimiś pirouetami i wracasz tak. Się do drugą stronę. Albo na przykład wiesz, ile obrotów. Z tego robisz teraz? Ej, czekaj jeszcze chwila. 3 salta z półobrotem. No i to też czyli tak jak powiedziałaś, robiłem sobie kiedyś w formie takiej zabawy ten element. I na pewno jak już skończę tak wyczynowo trenować, to też sobie taki element mogę wrzucić. Oczywiście są ludzie, którzy skaczą takie elementy. Idź, leć. Tylko one muszą już być naprawdę bardzo dobrze opanowane, no żeby były zarówno dobrze wykonane i żeby po tym elemencie można było zrobić kolejny. Nasz układ się składa z 10 elementów. A to wtedy skupiasz się na jednym elemencie i sobie skaczesz go, skaczesz i tak dalej, czy... Łączysz, czy najpierw robisz to, a potem to i to jakoś wychodzi? Na początku ten element sobie szlifujesz, żeby ciało się go nauczyło na tyle dobrze, żebyś mógł go sobie później włożyć do układu. No i musisz go przeskakać dziesiątki, setki razy, żeby faktycznie twoja głowa, twoje ciało już miało tak nagrany ruch, żeby zapamiętało, żeby ten ruch był szybki, płynny, dynamiczny, nie? Okej, miałam pytanie, ale zapomniałam. Ups. Patrzyłam się tam, poczekaj. Naprawdę zapomniałam. Też tak masz? No. Że jak chcesz sobie coś przypomnieć, to wracasz do miejsca? Dobra, już wiem. Strach. Czy miałeś jakiś strach na początku? Bałeś się tego latania? Bo na początku wiem, że uczycie się salta przez rękę trenera i tak dalej. I przed ten taki etap, że jesteś w powietrzu, masz coś zrobić, jest blokada, czy jako dzieciak pewnie lecisz i nie myślisz o tym, czy jak? Bo ja bym się tam bała od razu. Tak, no masz rację. Odskoczyć do góry, nie? Masz rację, tu jako dzieciak. Ta wyobraźnia jest taka, wiadomo, że troszeczkę inna, nic za bardzo mi się nie stanie, no bo nie zdajemy sobie sprawy, że coś tam może sobie możemy zrobić. No im jesteśmy starsi, no to jednak już zaczynamy brać pod uwagę, że co się stanie jak spadnę, no bo jednak pracujemy, ile skaczemy metrów? No na mniej więcej 8 metrach skaczemy. Ostatnio byłam na ściance i byłam 8 metrów właśnie, to się tak bała, dzieci wchodziły, nie, a ja nie chcę stamtąd schodzić, ja zejdę, nie zlatywałam, nie, się bałam, więc... Zazdroszczę i współczuję, bo ja bym się sama nie ja myślę, że każda dyscyplina ma jakiś sobie tak, taki robili, cięższy nie? element, wszyscy to by robili, z którym trzeba nie? się zmierzyć. Tak jak jest u nas trochę strach przed wysokością, strach przed upadkiem, no to w narciarstwie może być strach przed prędkością. Tak. Więc każda dyscyplina rządzi się swoimi prawami i no... Z jakimiś rzeczami musimy się borykać. Zauważyłam, że u ciebie też był jakiś taki element. Ludzie mogą bać się wody. Ja też się boję wody i nie lubię pływać, więc wiesz. No, a mimo wszystko to robię. Więc też to, się suwa strach, ale też odporność na to takie zmęczenie fizyczne, bo u was jest. Ciotka, jeszcze chwilę. Musimy czasem przerywać, bo ten pies ma ADHD. No do wuja? Po pani. No. Do wuja. Dobra, z tego co wiem, to idziecie na grawitację, czyli są takie miejsca, które jeszcze odwiedzacie, tak? Z dzieciakami, rozumiem, że się bawicie i tak, no mamy w Poznaniu Jump Arenę, mamy stację grawitację, więc to są takie parki trampolin, no i bardziej tam idziemy... Czy jako z dzieciakami tylko? Bardziej z dzieciakami, żeby dostarczyć im trochę rozrywki, takiej zabawy, no bo wiadomo, no to też jest ważne, żeby... Trening nam dostarczał trochę radości, żeby to nie była tylko taka tytaniczna praca, ale żebyśmy mieli też frajdę z tego, co robimy, nie? Dobra, a byłeś kiedyś na Jump Arenie i chwaliłeś się swoimi umiejętnościami? Byłem na Jump Arenie, może nie pod takim kątem, że się chwaliłem, nie potrzebuję sobie gdzieś tam... Oczywiście, ale wiesz, że ludzie robiłeś coś, a ludzie patrzyli, wow, co tak, tu się dzieje, no to, tam podchodzili. To jest gdzieś tam standard, jak się przychodzi, się robi takie rzeczy, no, których na co dzień się nie ogląda, to zawsze jest taki efekt wow.
pod każdym, myślę, kątem, nie tylko gdzieś tam sportowym, ale gdzieś tam w jakichś innych aspektach, czy idziemy na jakiś fajny koncert, no to też jest taki efekt wow, bo gdzieś tam na co dzień tego nie mamy, nie widzimy. Mhm. Także no, występuje, no. Coś a jesteście takiego. Rozpoznawalni gdzieś tam, nie tyle w środowisku gimnastyków, ale generalnie? Ludzie o was słyszą, wiedzą? Coś... Wiesz co, myślę, że nie aż albo tak bardzo. Nie jesteśmy jakąś dyscypliną supermedialną. Co prawda po igrzyskach, przez to, że dość mocno było raz, że reklamowane, było wyświetlane i w telewizji i dużo się o tym mówiło, pisało. I teraz skrolując faktycznie, masz 20 nagłówków, nie? Więc tak, to faktycznie media robią robotę i mieliśmy takich sytuacji, że ktoś gdzieś tam nas poznał, szczególnie jak wróciliśmy z igrzysk, no to było kilka osób, które mówią, że o, że was gdzieś tam przeczytałem, u was w gazecie. O, a ciebie widziałem w telewizorze, w metrze, coś, więc były takie sytuacje, ale tak na co dzień to raczej nie? Szare myszki przychodzą na trening, tam się nie chwalą. Tak, to dobrze. No, tak to wygląda. To dobrze. Robimy swoje. Z Łukaszem, mam nadzieję, że z Arturem też się spotkam, ale z Łukaszem na pewno się spotkam w przyszłym tygodniu i będę nagrywała jego skoki. Więc będę robiła wow. Wykorzystam go maksymalnie, żeby coś tam pokazał, co potrafi. No i tyle. Dziękuję. I przepraszam Dzięki. Za małego stwora. Kto przeszkadzał w nagraniach? Kto przeszkadzał w nagraniach? Ty? Łobuzie? Czujesz się tutaj jak u siebie, nie? Co złego to nie ja, tylko on. Dawaj. Chodź. Wariatka.